Kamraci, ja powiedziałem kiedyś i powtórzę. Jeśli nam zamkną mordy w Polsce, zamkną nas, nie będziemy mieli głosu, to wy, Polacy, na Zachodzie, na świecie, możecie być naszą ostatnią deską ratunku. Organizujcie się, stowarzyszajcie się, nie zakładajcie wielkich partii, nie wierzcie w ten kanał, w ten labirynt. Widziałem Bosaka, który przypominał, jak to się ode mnie odcięły różne organizacje i miałem, patrzyłem na niego taki gładki chłopczyna, czy wykorzysta ten moment, żeby się unieść, ale okazało się, że to jest kundel, który służy swojemu panu i potępił ekscesy kaliskie tak zwane, potępił i w sumie powiedział, że dobrze się stało, bo to nie chodzi o mnie, Osadowskiego. On stanął po stronie rabina Szubricha i ministra spraw zagranicznych Lapida. Taki jajko, taki Bosak, taki konfederat. Trzymaj się, byłem tam rad. Czołem. Powinien teraz w łapdę stać. Dlaczego? No bo wiesz, jakby wybory prezydenckie to mówiłem. Na Bosaka. Ale wiesz co? To nie ty jesteś winny. To on udawał kogoś innego, kim jest. Dawaj, Dominikę Żukowską i dawaj. O kurczę, dobra, połączenie. Dobry wieczór. Dobry. Kale, dobry wieczór. Dobry. Dobry wieczór. Dobry. No właśnie, to ja. Pani Zosia. Zosia Sopliczowa, tak? Nie. A kto? W Curichu. A, Boże. Zofia w Curichu. Pani Zosiu, kochana, dobry wieczór. Kłaniamy się nisko. Już... No dobry wieczór. Tak się o was wszyscy nauczyliśmy, że to nie pani Zosiu, śpieszę powiedzieć, kiedy Marcin Osadowski miał puścić nasz materiał. Poblokowali nam wszystkie kanały. To ciach, poszły wszystkie kanały nas. I poblokowali nas. Ale ten materiał mamy. On jest właściwie drobna kolekta będzie teraz i my go pani Zosiu puścimy. Bo to chciałem państwu powiedzieć kamratom i kamratom, że pani Zofia Kuzioła, która przyjęła nas w swoim domu na Zamojszczyźnie, dała nam znakomity wywiad, ekskluzywny wywiad, w którym opowiada o metodzie o panu Kwaśniewskim. Zresztą pani Zofia jest bardzo uroczą, piękną osobą i opowiada bardziej i ciekawie i cieszę się, że ten wywiad jeszcze nie został puszczony, bo by go utrącili z tymi kanałami. Tak, pani chodził, wiemy, że pani była gdzieś daleko poza Europą, tak? W pewnym momencie. Tak, byłam w Egipcie i właśnie wtedy, kiedy były te ekscesy kaliskie. No, gratuluję wam przede wszystkim. Pięć za piękny event w Kaliszu. To było coś niesamowitego. To u nas w Szwajcarii 23 października też było takie piękne wydarzenie z tymi dzwonami, które partia Szwajcarii Volkspartei, no Ludowa Partia, tam Krzysztof Lochen, zorganizowali piękną demonstrację. Także wasze było bardzo podobne, ale jeszcze lepsze. No naprawdę coś pięknego. Także no rzeczywiście to hasło takie śmierć w głowę ojczyzny, które uznali oni za pretek, żeby w ogóle zamykać kogoś. Tak. Proszę sobie wyobrazić, jak ludzkość jest ogłupiona. Na przykład cały rząd polski i zresztą inne rządy mają takie hymny. Hymn polski po prostu stoją na baczność i śpiewają, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Tak. No to jest nawoływanie do nienawiści, więc można mieć wrażenie, że przyjdą tu do Szwajcarii, żeby odbierać nam jakieś złoto tu rzekome. Tak, pani Zofia, jeszcze Francuzom jeszcze postawią zarzuty nawoływania do faszyzmu za wioski liktorskie w ich fladze. Trzeba byłoby zaresztować cały rząd w ogóle za to, że nawoływają do nienawiści, albo śpiewają jakąś międzynarodówkę, po prostu gdzie mówią o darmości klojęzy, chwytajmy się za broń, niech krew się oczyści. Takie głupoty. No przecież to są wszystko głupoty, dlatego proponuję, zbudujmy Królestwo Boże na ziemi, wreszcie nie wszyscy się dobrze odżywią i będą zdrowi, szczęśliwi i bogaci, bo to jest możliwe. To ja jest wiem, możliwe. Pani Zofio, z takich drobnych rzeczy chciałem pani zameldować posłusznie, że tak? Kiedy wróciliśmy z Zamościa, znaczy tam z tych terenów Zamościa... To jest tuszka, bo nasze kolonie Rudy, tak? Tak, ziomal, to pani Zofio, tak. Melduję posłusznie, że od tamtego czasu, robiąc jajecznicę, a robimy ją często, poza epizodem więziennym, tak? To robimy... Ale mam przesłać jajka do więzienia, ale... Na pani Zofio, to robimy jajecznicę z samych żółtek, białka idą wek. Z samych żółtek. Nie, jajka, białka wracają do kurek. A, białka wracają do kurek, tak. A czasami ktoś bez z nich robi, tak? Tak. Więc z samych żółtek, dzisiaj na przykład w gościnnym domu naszego przyjaciela, zrobiliśmy jajecznicę z 20 żółtek, tak. Do tego wkroiliśmy 30, boczku. No 378 no. Boczku, tak, w kosteczkę pokrojonego, tak. I zasiedliśmy do stołu, skonsumowaliśmy te zacne, optymalne jedzenie, pani Zofio. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No teraz musicie, tutaj więzienne dzieci, to musicie się po prostu dobrze odżywić, żeby nabrać siły. No. Siły to nam brakuje, a w kurwu przybyło, pani Zosiu. Pani Zofio. Wyobrażam sobie, jaką rewolucję już zrobiliście w tym więzieniu, jaka pan Szander połączał wszystkich. To po prostu, no film trzeba byłoby nakręcić. Pani Zofio, ja mam pytanie, co tam w Szwajcarii? Jak to wygląda w tej chwili? Tak? Jak sytuacja no jest? No niestety pechowo, 28 były wybory i no przygotowali na nie, że w sumie rząd może sobie pozwalać na te różne ograniczenia. No ale podobno prawo tu takie naczelne jest, że no nie mają prawa zmusić nas do obowiązkowych szczepień, ale ja już nie wierzę w te rzeczy. Nie wiem, jeszcze jedyną oazą chyba zostanie Polska. Na wszelki wypadek ja mam dwie ojczyzny, Szwajcaria i Polska. Zobaczymy jeszcze, gdzie dłużej będzie można przeżyć. Mhm. Ale wiem, że jedynie na opiekę Bożą można będzie liczyć i to jest najważniejsze. No i tym krajem naprawdę, który cieszy się może opieką Bożą, na pewno jest Polska. Pani Zofio, jak to mówią Niemcy, Gott mit uns, takie zaklęcie, Bóg z nami. Tak, ale Bóg z nami, myśmy też mieli takie zaklęcia w dawnej Polsce, więc ja myślę, że Bóg... Ale rząd jest bezbożny, oni nigdy takich powiedzeń nie używają, to są naprawdę zupełnie biedni, bezbożni ludzie, cały ten rząd, oprócz pana Brauna, no wielka klasa. Ale pan Braun jest w rządzie, pani Zofio, pan Braun jest tylko posłem, tak. Tylko posłem, ale wielką klasę okazał i w ogóle, no może być świetnym kandydatem na prezydenta. Boże, ale wszystkie te systemy upadną, proszę sobie wyobrazić, będą służby, nie będzie rządów, naprawdę, do tego to dojdzie do tego. Także po prostu będzie coś zupełnie, rządy upadną i inne systemy, trzeba będzie ludziom pomagać. To wszystko, cały ten ustrój, ci wszyscy rządzący, wszystkie kraje, to wszystko upadnie. To będzie się, co będzie się działo teraz, to naprawdę. Trudno sobie wyobrazić, ale no liczymy na takich właśnie bohaterów jak wy teraz, to już staliście się bohaterami po tych przeżyciach. Pani Zofio, żeby to nie zabrzmi fałszywej skromności. Prawdziwymi bohaterami okazali się ludzie, którzy zostali na wolności. Prawdziwymi bohaterami byli kamraci, którzy przyjechali do Kalisza i ci, którzy nie mogli przyjechać, ale chcieli, ale wiadomo jak w życiu jest, ponieważ tak. Policjanci powiedzieli Marcinowi,
że policja obliczyła, że było nas w Kaliszu 6 tysięcy. Przynajmniej 6 tysięcy, powiedział policjant, który tak filmował to i mówi, że przecież jak czoło wchodziło już na rynek, to jeszcze koniec było po Asnyka. Tak. Tak. Więc... ja to pokazuję w szkole i te filmy, ludzie są zachwyceni. Dobrze, i to są bohaterowie. Pani Zofio, bohaterami są... Ja się tutaj nie ma takich bohaterów jakby. Pani Zofio, ludzie, którzy wystartują do wyborów samorządowych, ludzie, którzy organizują stowarzyszenia na dole, którzy się nie oglądają na Warszawę, którzy w swoich małych miejscowościach nawołują i spotykają się, to są prawdziwi bohaterowie. Dlatego, że nikt nie widzi ich pracy, nikt nawet im rady nie daje na bieżąco, bo te rady spływają na zasadzie takiej przypadkowej. Oni działają instynktem. To są wolni ludzie. Oni wstali i nie zgadzają się. Dostaliśmy takiego SMS-a, właśnie od, komentarz od kamratki, że ona jest szczęśliwa, że spotyka się z ludźmi, którzy myślą tak jak ona. Ludzie, którzy się nie dali zwariować. Dzisiaj byliśmy w takim sklepie, dużym, i była dziewczyna bez maski. I my z Osadowskim tak stoimy i mówimy, dzień dobry do niej. Ona tak się zmieszana, odpowiada na dzień dobry i Marcin mówi tak, chcieliśmy pani pięknie podziękować. Ona stanęła i mówi, za co? A my mówimy, za to, że nie ma pani maski. Ona wygnęła śmiechem. Ja też jestem za. Tak. I cała reszta zakłada maski, przyjmuje niewolę na siebie. Więc tak. Pani Zofio, kochana, całujemy rączki, postaram Państwu. Dziękujemy za wszystko, bądźcie dzielni, fajnie, czekamy na Was w Szwajcarii wiosną. Tak jak się omawialiśmy, będzie dobrze. Pani Zofio, kochamy się, czołem, pozdrawiamy wszystkim. Dziękujemy uprzejmie. No, miło Was widzieć na ekranie. Dobranoc. Dobranoc. Czołem. Mamy? Korycki, tak, puszczamy? Słuchajcie, dlaczego Andrzej Korycki i Dominika Żukowska? Dlatego, szanowni, coś się dzieje z tymi słowami. Dlatego, że szczerość przekazu, szlachectwo tych artystów w tym dzisiejszym czasie... Delikatność. Tak, subtelność. Poraziła mnie. Ja znam przecież tych ludzi. Moja żona była zawsze zachwycona głosem Dominiki Żukowskiej. To nie są artyści lansowani przez mainstream, tak? Nie zobaczycie ich w mediach głównego ścieku. Oni mają swoją wierną widownię, koncertują po Polsce, to ciężka praca jest. Ale są piękni. I chcemy wam też im dać w takiej piosence, jak się nazywa ta piosenka? Nazwijmy go Rejs Tawedą, ale my sobie żartujemy, że Rejs Porębą. Aha, bo oni tam, zauważcie, śpiewają o Maćku Porębie w pewnym momencie. Tak, tak, Maciek, śpiewają o tobie. Ponieważ to jest tylko muzyka, czy zgodzisz się, żebym za tło obrazek dał to? Wiesz co, nie. Daj za obrazek, wiesz, coś ładnego. Możesz nas wyciąć z wizji i zostawić ten piękny, tę kalderę piękną. Tak? Tak, bardzo cię proszę. No dobra. Dobra. O. Nie tak będzie. Piękna Dominika Żukowska i znakomity Andrzej Korycki. To co? Dawaj, synek, dawaj. W takiej tawernie wszystko może się przydarzyć. Bo ile ludzi, tyle kufli, nie dziwota. Jeden zatańczy przy modlitwie oprócz żawy, a drugi sądzi, że od sceny ma pilota. Ktoś nie to widzi i odparł pęknym głosem. Do starych dzwonów się hiszpańskie trzy dziewczyny, a inny co do siebie właśnie z dumą doszedł. Przeciera oczy i ale super i żeglujemy sobie razem tą tawerną. Choć wielu powie, wej z tawerną, niekoniecznie. A my płyniemy tu, zgadzając się z porębą. Tylko tawerny mogą kiwać nas bezpiecznie. I żeglujemy sobie razem tą tawerną. Choć wielu powie, wej z tawerną, niekoniecznie. A my płyniemy tu, zgadzając się z porębą. Tylko tawerny mogą kiwać nas bezpiecznie. W takiej tawernie wszystko może się przydarzyć. Ktoś rzuci róże tuż pod stopy Dominiki. I z kapitanem też prawdziwym się podważy. Pogada czule o odsłuchach z akustykiem. Z kucharzem podasz sobie łapę gdzieś w pośmiechu. Że w karach siedzi, to nie znaczy, że jest głuchy. A po północy u barmanki w jej uśmiechu będzie nasz tych tak lot przytulić do poduchy. Żeglujemy i żeglujemy sobie razem tą tawerną. Choć wielu powie rejs tawerną, niekoniecznie. A my płyniemy tu, zgadzając się z porębą. Tylko tawerny mogą kiwać nas bezpiecznie. Jeszcze i żeglujemy sobie razem tą tawerną. Choć wielu powie rejs tawerną, niekoniecznie. A my płyniemy tu, zgadzając się z porębą. Tylko tawerny mogą kiwać nas bezpiecznie. I żeglujemy sobie razem tą tawerną. Choć wielu powie, to jest tawerną, niekoniecznie. A my płyniemy tu, zgadzając się z porębą. Tylko tawerny mogą kiwać nas bezpiecznie. Jeszcze i żeglujemy sobie razem tą tawerną. Choć wielu powie, to jest tawerną, niekoniecznie. A my płyniemy tu, zgadzając się z porębą. Tylko tawerny. No to jesteśmy z powrotem. Po porębie.